Dzień dobry, Kaciokwik. Piwny głos w waszych domach. Dzisiaj będziemy mówić o nowym zjawisku, stosunkowo nowym zjawisku na scenie kraftowej. Czy można już powiedzieć, że to nowy styl? Pewnie tak. Na Untappedzie jeszcze, w żadnej klasyfikacji stylowej jeszcze to nie jest jako odrębny styl. Może się tak zdarzyć, ale na razie tak nie jest. A chodzi o Oat Cream IPA. Tak. Oczywiście wpasowuje się to w trend hazy, soczkowych, słodkich i chmielonych głównie albo nawet wyłącznie na aromat. Z tym, że to jest jeszcze, ta soczkowość jest tutaj jeszcze bardziej podkręcona, czyli jest tutaj zawsze dużo owsa, czy to w postaci słodowsianego, czy płatków, albo i to, i to. I obowiązkowa laktoza. Ciężko powiedzieć, kiedy to się w ogóle zaczęło, no bo to tak po prostu dodawano troszeczkę, aż w końcu ktoś napisał, hej, nazwijmy to Oat Cream i będzie fajnie. Dużo takich piw robi Other Half z USA, z Brooklynu. I oni, no nie wiem, będą powiedzieć, że są mistrzami tego, bo jak wyszukiwałem najwyżej ocenione piwa w tym stylu, to właśnie Other Half miało bardzo, bardzo dużo. Miał jeszcze to w wersji Double IPA, więc to jest takie już mega soczkowe, dużo słodkie, kremowe. I to jest generalnie idea tego, no można powiedzieć, że stylu. W ramach Hazy IPEC jest to jakieś tam, coś go wyróżnia, no bo zawsze tam jest ta laktoza, to powinno być zawsze kremowe. Ja ostatnio widziałem parametry jednej Oat Cream IPY, Double Oat Cream IPY, to 18 Belgie 7 Alko, 20 IBU. IPA. I mamy tutaj dwóch przedstawicieli z polskiego rynku. No i to są bardzo chyba reprezentatywni, no bo Funky Fluid i Nepomucen / Monsters, no to są te browary albo parabrowary, które w takich nowo-nowofalowych hipkach się specjalizują mocno. Więc jeżeli ten styl ma jakiś sens, no to te dwa piwa powinny wykazać, że okej, to powinny być dobre przykłady tegoż. Kojarzysz w ogóle, kiedy to się pojawiło, coś? Bo ja tak robiłem research, tak niekoniecznie. No, gdzieś po prostu dodawano trochę laktozy, trochę owsa, trochę laktozy, trochę owsa i w końcu ktoś napisał Oat Cream i wszyscy zadowoleni. Tak, ja mam wrażenie, że to jest wynik ewolucji. Może kwestia tego, że marketingowo dobrze zagrało stworzenie nowego właśnie takiego hasła. Mhm. No bo i owsa, i laktozy się używa też przy tych hazy różnych ipkach. Tak. I używało się od dawna, ale przyjdzie Birgiczek, zobaczy, Oat Cream, tego nie piłem, ciach. No dobra, spróbujmy, co to w ogóle takiego. Zacznijmy od Session, które ma 5,3 alko. Ech, te czasy, kiedy Session IPA miała 4. Ale spoko. Podwyżki cen słodu i podwyżki akcyzy i podwyżki wszystkiego spowodują, że Session IPA będą teraz popularniejsze. Będą kosztowały tyle, co Double IPA teraz kosztowała, ale będą. Ja nie wiem, czy Oat Cream i... Jest dość mocno nagazowane. Czy to nie Oat Cream Brut? Szampańskie trochę? Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o planowanych podwyżkach akcyzy, o podwyżkach cen słodów, piszcie w komentarzach. Marcin chętnie wyjaśni, bo dużo na ten temat mówi. Trochę. Ale dawno nie widziałem takiej piany w IPie. Tak, w ogóle spotkanie takiej piany w piwie z puszki, przynajmniej jeżeli chodzi o polskie piwa kraftowe, to jest dosyć rzadkie zjawisko. Znaczy, ja co, jesteśmy dobrzy blogerzy. Piwo jest ewidentnie przegazowane, a mówimy, jaka ładna piana. Nie mówimy, że ładna, mówimy, że jest spektakularna. Same plusy znajdujemy. Nietypowa, oryginalna. Wiemy, znamy hasło za darmo tej ocet słodkie, ale to kupiliśmy za własne pieniądze. Piwo jest bardzo jasne, takie no, ma mleczne. Tak, ma bardzo ładną pianę, ma taką czapę piany. No. Co to było? Pamiętam, było w tym materiale w TVN24, w którym ty wystąpiłeś wiele, wiele, wiele lat temu, co ten człowiek... To mówiłem, że robię piwo pod siebie. Tak, ty mówisz, że robisz pod siebie. Nie, robię pod siebie. Tak, nie powiedziałeś, że piwo. Wiem, że pamiętam. Robię pod siebie. Jestem piwowarem domowym i robię pod siebie. Jak wszyscy piwowarzy domowi. Ale tam występował też jakiś miłośnik piwa, co to mówił, że trzeba zanurzyć brodę w piwie i jak się utrzyma brudka, tak jak u Lenina, to znaczy, że to jest dobre piwo. Więc myślę, że to jest dobre piwo. To prawda,
Jest jeszcze test, że trzeba położyć monetę, jakąś konkretną monetę na pianie i ona ma nie zatonąć. A jeżeli zatonie i to była brudna moneta, to i tak już nie chcecie tego piwa pić. Poza tym po co, skoro ma brzydką pianę? Fetysz piany to było ładnych parę lat temu, taki czas browar bizu. Tak. Kiedy piwo nie ma piany do dupy. No. Po co? Czy pachnie? Nieważne jak pachnie, ważne piana. Połowa oceny piwa to piana. Tak, a druga połowa to firmowy kufel. Albo podkładki. My to gadu-gadu, a piana powoli upada. No i słusznie. Może się uda dostać do piwa. Więc tak, piwo bardzo jasne, mleczne, takie wręcz, w sensie, jeżeli chodzi o przejrzystość. I bardzo słodkie w aromacie. Brak. Obiecują kokosa, owoce tropikalne cytrusowe, chmiele Nelson, Zofin, Idaho 7, Sabro Citra. Sabro Strata. Strata. No przepraszam, muszę tutaj kogoś podnieść. No i to piwo pachnie słodko. To są owoce, ale to są słodkie owoce. Tak. Takie słodkie, dojrzałe owoce z lekką cytrusowością. Wierzę ci na słowo. Ty czujesz kota? Tak, ja czuję głównie kota. No oczywiście w składzie płatki owsiane laktoza. Jest rzeczywiście mega kremowe, tak jak obiecują. Tak. Jest takie gładkie, takie totalnie, totalnie gładkie. Nic tutaj się nie wybija jakoś szczególnie. Jest po prostu takie spływające. Tak. No ma... Malt Fill jest bardzo... bardzo solidny jak na Session IPA. Na pewno nikt nie powie, że to piwo jest wodniste. Myślę, że ktoś może powiedzieć. Bo że potrzebuje więcej ciała, to wiemy, że każdy powie. No. No ale jak na Session IPA to naprawdę ciała ma sporo. Tak, no jak na Session IPA to bardzo dużo. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Nie licząc przygazowania. Te aromaty, które są tutaj z chmielu, nie są takie nachalne. One są wszystkie takie łagodne, są zgrane. Nic tutaj się jakby... Jest to krągłe to piwo, nie? Jest puchate. Jest puchate. W końcu mogę użyć tego słowa. Nigdy jeszcze nie powiedziałam tego o piwie. Ono jest puchate. To i jest puchate. Ma niski hop rate, bo go nie podają. Więc pewnie poniżej 20. Poniżej 20 hop rate nie przyznajemy się. Nope. A tu jest powyżej 20 się przyznają. Ciekawe, czy to jest takie niepisane, że poniżej 20 to się nie przyznajemy. No chyba, że Pils, no to jeszcze ewentualnie możemy. Chyba, że grafik się znowu pomylił. Natomiast Nepomucen / Parabrowar Monsters. Hurtownia. Hurtownia / bardziej znana hurtownia. Czyli Nepomucen / Parabrowar / Hurtownia Monsters. Tak. Meet Our Friends Episode 9 Monsters. Pacific Oat Cream IPA. Wpisanie tego wszystkiego na tabliczkę w multitapie to... No i zarówno Nepomucen, jak i Monsters są znane ze swoich IPek, więc mam spore oczekiwania. No i są mocno, mocno nowofalowe IPki. Czyli zła goryczka, nie używamy goryczki. Chyba ostatnio Janek się przyznał, że robiąc Hazy West Coast z Kacprem Kulpą w ramach serii Monsters vs. Humans po raz pierwszy użył chmielu do gotowania. A tak to tylko Whirlpool i na zimno. Albo coś pokręciłem. Ale generalnie Monsters no nie chmieli na goryczkę. Ups. Ale zna się na nowo-nowofalowych. Kolorystycznie są to piwa bardzo zbliżone, chociaż ten Monsters jest, Nepomucen Monsters, jest odrobinkę ciemniejszy. I znaczy to jest IPA, to jest 16,5 Belgia, więc to nie jest Session, tylko... I ma 6,4 tak. Alkoholu. A chmielony jest Nelson, Galaxy, Enigma, Columbus. Też fajny zestaw. Ciekawi mnie tam Columbus. No bo Columbus nie jest chmielem, o którym by się myślało, robiąc nowo-nowofalowe IPki. Chyba, że sypnęli ciut Columbusa na gotowanie, żeby wspomóc przełom i żeby chociaż te parę IBU wycisnąć. Natomiast piana, jak widzicie, jest już bardziej standardowa. Tak. Być może na gazowanie też będzie bardziej standardowe. Jest bardzo ciekawe w aromacie. Czyli jest trochę
granulatowy troszeczkę, tak. Ale też to troszeczkę owoców, jakaś naftowość z Nelsona. Pewnie bym nie powiedział, że to naftowość, ja bym nie wiedział, że to Nelson. Ja bym się nie zdziwiała, gdyby było tutaj trochę cebulki z Galaxy, bo akurat to jest ten problem z Galaxy, z mozaikiem, że czasami się ta cebula tam objawia. Może. Ale to też jest fajne, bo dawno takiego piwa nie piłam. No to jest jeszcze bardziej kremowe. Mhm. To po prostu... I też niższe nagazowanie bardziej pasuje do tej kremowości, do tego ciała. Tak, ale właśnie... No to spływa jak taki balsamik. Tak, a w smaku tutaj pojawiają się cytrusy, których się zupełnie nie spodziewałam. I w ogóle owocowy jest taki dosyć lekki w smaku. Mhm. Oczywiście oba te piwa goryczkę mają pomijalną. No ale to chyba o to chodzi w Green Ipach. No, dokładnie tak. Tutaj goryczka jest 2 na 6. Nie. Czyli 6 na 6 to jest goryczka, którą można faktycznie wyczuć? Nie, ja bym powiedziała, że to jest pół na 6. A tu jest 2 na 5. To ile to jest 5 i 6? Wiesz, może są jakieś duże przeskoki. Ja jestem ciekawa, ile to jest 1 na 5. Może to jest w skali logarytmicznej. Może. I tutaj 6 to jest stoimu. Mhm. Nie, chyba nie. Chyba jednak nie. Nie, teraz jak sobie tak popiłam, to mam wrażenie, że to jest bardziej goryczkowe niż to. A to ma ile? 2 na 6, tak? 2 na 6, a to ma 2 na 5, co ma sens. Zgadza się, no. No właśnie. Czyli być może używają tej samej skali. No ale faktycznie to odczucie w ustach jest... To jest cały pièce de résistance. Tego stylu. No, powiem tak. Nie jest to moja ulubiona IPA. Ja chcę jednak w IPie goryczkę. No chcę goryczkę. No. Nie lubię aż tak aż tyle tej słodyczy w każdym piwie. Natomiast jestem w stanie w 100% zrozumieć, że ludzie inni niż ja to lubią, doceniają i chcą pić tego. Zresztą wyniki sprzedażowe pewnie mówią same za siebie. Takie piwa się po prostu sprzedają, ludzie to lubią i okej, bardzo fajnie. Doceniam wykonanie, bo faktycznie te piwa są bardzo kremowe. Mhm. Mają bardzo przyjemne czucie w ustach, one tak, taki balsamik. Musimy chyba spróbować znaleźć Double IP Old Cream. Ja myślę, że przede wszystkim musimy zagraniczną spróbować. Z Adrhalfa. Z Adrhalfa, tak. Koniecznie. W ramach porównania. Natomiast te dwa piwa, moim zdaniem, oba są bardzo fajne. Bardzo mi smakują. Nie jest to mój typ piw, ale są naprawdę bardzo dobre, obiektywnie rzecz biorąc. Ale nie wypiłabym całej puszki sama. One są po prostu tak... Może zamulające to jest złe słowo, ale są przyciężkie dla mnie, czyli no właśnie takie teku, pseudoteku, byłoby dla mnie idealną objętością, pół litra. To właśnie tak, tak, no właśnie tak, jedna puszka na pół. Znaczy jeszcze fajne jest to, że one nie są tak ewidentnie chamsko słodkie, tak jak milkshake ekipy, które muszą być słodkie, które w samym założeniu są piwami słodkimi. I nie rozumiem, dlaczego tam się stosuje IPA. Ostatnio piłem double milkshake ekipa. Po prostu ech. A ja pytałam, dlaczego kupiłeś double milkshake ekipę, wiedząc, czym jest milkshake ekipa. Dlatego, że trzeba próbować różnych rzeczy, nawet takich, których się nie lubi, żeby wiedzieć, dlaczego ich się nie lubi, żeby mieć pojęcie, co się sprzedaje i co ludzie lubią. To prawda, na warszawskim festiwalu piwa spotkałam się z osobą, pozdrawiam swoją drogą, która spróbowała w życiu jednego lambika i na tej podstawie uznała, że nie lubi lambików. No. Dlatego my próbujemy więcej niż jeden lambik. To? Lama? W sumie nawet pasuje lambik lama. No. Ja myślę, że spokojnie byłbym w stanie wypić puszeczkę całą lub pół litra w knajpie takiej Old Cream IPy. Ale gdyby na innym kranie był jakiś West Coast,
albo APA. Albo jakiś pils nawet fajny. No z pilsem to różnie. To raczej wybrałbym tamto, bo no, doceniam, ale na co dzień no, raczej na pewno nie będzie to mój ulubiony styl. Mój ulubiony styl to raczej trochę ciemniejsze, bardziej palone, gorzkie, wędzone. Więc trochę. Czyli zupełnie jak to. Idealnie, dokładnie to. Ale doceniam wykonanie, doceniam to, że faktycznie te piwa są tym, czym obiecują, że będą. Są bardzo kremowe. Naprawdę jest to tak, ale są takie gładziuteńkie, tak fajnie splatują. No i tutaj ta niska goryczka jak najbardziej jest na miejscu, bo gdyby była za wysoka, to by psuła ten balans, który... Psułaby tę pijalność w pewnym sensie wynikającą z właśnie gładkości. No tak, myślę, że wyższa goryczka, która by kontrowała tą słodycz, psułaby jednocześnie całą ideę Old Cream IPA. Ja tak narzekam, ale łyczkę jeszcze wezmę. Bo to naprawdę są fajne piwa. I ta goryczka wyższa tutaj, no, mogłaby nie do końca zagrać. No ciekawi mnie, czy to będzie taka efemeryda? Myślę, że nie. No, milkshake IPA. Tak, ale milkshake IPA, mam wrażenie, że nie była wynikiem ewolucji tego, co ludzie chcą pić. Dlaczego nie? Myślę, że nie było. Zobacz, milkshake IPA parę lat temu to było słodkie, owocowe. Co teraz ludzie piją? Co teraz browary rzemieślnicze robią? IPy? Słodkie, owocowe. Ale najczęściej... Mam wrażenie, że bardziej pastry sour zabił milkshake IPy. Ponieważ pastry sour jest bardziej słodki, bardziej owocowy, a milkshake IPa... To też. Browary próbowały połączyć milkshake i IPa. Teraz już nie próbują. Ta milkshake, double milkshake IPa, którą piłem, nie miała absolutnie żadnej goryczki. I nie miała w sumie nic wspólnego z milkshake IPami, które były wcześniej wypuszczane. Czyli milkshake IPa jako po prostu piwo, do którego dodaliśmy laktozy i owoców. Ale dlaczego IPa? Mniejsza to. No tak, ale to jest wynik ewolucji hazy IPowej. Tych wszystkich soczków. Tego dążenia do tego, żeby odczucie było jak najbardziej soczkowe, jak najbardziej gładkie. Więc takich narzędzi się do tego używa. Tak, i tak nawet parę lat temu przecież już byliśmy w Londynie, już trochę czasu minęło od tamtej pory. No. Ale pamiętasz, co piliśmy w tym, jak to się nazywało, w bottle shopie? I to było właśnie w tych klimatach. To już były te klimaty. Były, ale zdecydowanie bardziej soczkowa rzeźka. Było świeże pale ale, które piliśmy w Brew by Numbers. Nie no, okej. Okay. Wszystko, co piliśmy w Brew by Numbers było fantastyczne. To jakby inna sprawa, ale my lubimy Brew by Numbers. Ale lubiliśmy ich, zanim byli modni. Tak. Serio. Serio. Brew by Numbers, pamiętam to pierwsze ich urodzinowe piwo, to no. Jezus Maria, jak to po prostu wyrwało mnie z kapci. Pierwsze to był ich pierwsze piwo w puszce, które nie mieli swojej puszkarki, więc rozlewali je w forpiór. To było DDH Pale Ale i to, jak oni mają normalnie tam numerki, to był numer 42, więc było tam jakiś daleki. Było tak, ale było naprawdę fenomenalne. No ale w Bottle Shopie co my piliśmy? Czy to nie był Adderhalf właśnie jakiś? Nie, to nie był Adderhalf, to był Cloudwater. Cloudwater, faktycznie. I to może nawet była ta IPA z Cloudwater, o którą były w internecie straszne burze, że za pintę kosztuje 7 funtów. Internet brytyjski zapłonął, że ile za piwo? Ale to już nie, było... Nie, nawet nie za pintę, za mniejszą objętość. No, nie wiem. Strasznie drogie było. No w każdym razie to już było właśnie takie gładkie, już było... no tej goryczki oczywiście nie było, było soczkowe. Więc to... jest jakby naturalny kolejny krok, albo po prostu zabieg marketingowy, który daje ci nowy rodzaj IPy do spróbowania, inny niż po prostu hazy. Ale co jest przynajmniej, co mi się podoba w tym, że ten oat cream jest owies i jest kremowe. No jest. Więc nie ma śmietanki. No właśnie, ja to chciałam powiedzieć. Spodziewam się śmietanki. Jest laktoza jest z mleka się robi śmietankę, więc... Tak, rozumiem. Powinno być oat cream przez K. Tak. Tak jak jest kraw przez K, tak. To oat cream przez K. Tak jak są te płatki śniadaniowe Fruit Loops,
i wszyscy myślą, że tam jest napisane fruit, tak jak się normalnie pisze owoce, fruit, mhm. a to jest fry o oty, bo tam nie ma owoców. Jak powiedzieliśmy, że oat cream przez K, ciekawe, który browar pierwszy nam ukradnie ten pomysł. I dlaczego to będzie mermaid? Pozdrawiamy wybiegowe mocne. Tak. Nie, myślę, że jeżeli mieliby nam ukraść, to byłoby na przykład owsiana śmietanka. Owsiane śmietanka, nasze zaklepane. Owsiane śmietankowe IPA. Zaklepane nasze. Więc jakie są nasze przemyślenia na temat oat cream IPA i życia? A jakie są wasze przemyślenia na temat, czy to w ogóle można już powiedzieć, że to jest osobny styl, to tylko wariacja, czy to jest chwyt marketingowy i za chwilę będzie napisane coś innego? Ja tutaj się wtrącę, bo to, że to może być chwyt marketingowy, nie oznacza, że za chwilę będzie napisane coś innego. Może się przyjmie. Może. Tak jak Italian Pils. No, jako tako się przyjął. No właśnie. Czy podzieli los Brut IPA? Nie ma szans. Nie ma szans. To jest zupełnie... Brut IPA była czymś ciekawym. Pod prąd była troszeczkę. Była czymś, co piwowar chciał zrobić, a to jest coś, co konsument chce pić. Co oczywiście ma sens z komercyjnego punktu widzenia, no bo uważamy jako piwa, że to piwo, które się sprzedaje. No. Dlaczego nie ma browaru, który waży wyłącznie alty, brown ale, old ale i takie? Bo by się nie utrzymał na rynku, proste. A w Tea Time tak nie ma przypadkiem? Pozdrawiamy browar Tea Time. Nie no, ważą też New England IPA. Nie no, wiem. Uważał Sauera, Golden Ale. No dobrze, no, ale Golden Ale to też nie jest jakiś hit sprzedażowy chyba. No ale browar, który ma całą sprzedaż na miejscu, rządzi się troszeczkę innymi prawami niż ten, który musi to wstawiać do hurtowni, hipermarketów, Lidlów i innych takich. Plus oni chyba mają trochę ekspatów wśród klientów. O, na pewno. Gdybym był Anglikiem i byłbym w Krakowie, to bym codziennie tam bywał. Hmm. Jakbyś był Polakiem. W Krakowie to też byś tam... Jakbym był Polakiem. Polakiem w Krakowie. No może nie codziennie, no. 5 dni w tygodniu. No. Pewnie bym tam pracował. Błagałbym, że mi zatrudnili. Więc co wy myślicie o oat cream IPA? Czy lubicie, czy jednak wolicie trochę goryczki? Czy może po prostu macie alergię na laktozę i nie możecie tego pić i kicha? Dajcie nam znać w komentarzach, dyskutujcie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się za czas jakiś.